jak to mówią, jaka całość, taki początek, albo odwrotnie. Witamy Państwa w pierwszym programie z cyklu Ojczyzna Ożarów. Marcin Bąk i Rafał Karpiński. Czym się będziemy zajmować? Dzisiaj spróbujemy tą kwestię Państwu nieco przybliżyć, ale najpierw powiemy w ogóle, kim jesteśmy. Tak? Program ma być edukacyjno-historyczny, czy też historyczno-edukacyjny. Dlaczego my się w ogóle za to zabieramy? No, historia to jest nasza pasja i moja, i Rafała. Ja zajmuję się historią od wielu już lat, a właściwie czymś takim jak popularyzacja historii. Jestem dziennikarzem radiowym, ale pisuję także teksty do różnych specjalistycznych pism, między innymi do miesięcznika Mówią Wieki, i przybliżanie historii, zarówno tej wielkiej historii globalnej, światowej, jak i historii takiej bardzo lokalnej, było zawsze moją pasją. Marcina będziecie Państwo widzieć częściej, on będzie naszym głównym prowadzącym programu. Ja będę go wspierał w tym, natomiast moją główną pracą będzie to, że będę po drugiej stronie kamery i będę dbał o to, co Państwo będą oglądać. Nasze peregrynacje w przestrzeni historycznej będą sięgały daleko głębiej niż tylko ostatnie 100 czy 150 lat. Mamy zamiar się wybrać nawet o kilka tysięcy lat wstecz, aby przybliżyć Państwu historię regionu Ojczyzny Ożarów. Czymże ta Ojczyzna Ożarów w naszym rozumieniu jest? Niemcy mają takie określenie, dwa określenia, Heimat i Vaterland, które nie do końca się pokrywają ze sobą. I czasem mówi się o dużej ojczyźnie i małej ojczyźnie. I w związku z tym, mówiąc o ojczyźnie Ożarów, chcielibyśmy przedstawić tą małą ojczyznę. Ja wiem, że to nie jest do końca precyzyjne określenie, ale strony rodzinne, to też jest dobre słowo, strony rodzinne, czyli ten obszar, który właśnie obejmuje nasze najbliższe otoczenie. Dla niektórych ludzi tą małą ojczyzną, rodzinnymi stronami będzie własne miasto. Dla innych własna wieś i kilka najbliższych wsi, czyli gmina. Będą to także ludzie związani z tymi miejscami. Także obszar małej ojczyzny, a z takich małych ojczyzn składa się nasza duża ojczyzna, czyli Polska. Pamiętajmy, Ojczyzna Ożarów nie wyklucza, nie jest w żaden sposób w jakiejś sprzeczności z ojczyzną Polską. Zatem Ojczyzna Ożarów to znaczy gdzie? No tak, kiedy stanęliśmy przed tym zadaniem, jak stworzyć program edukacyjny Ojczyzna Ożarów, no trzeba było w jakiś sposób wyznaczyć granice. No i możemy się tu posłużyć oczywiście granicą administracyjną. Jeżeli sobie weźmiemy mapę i Państwo wezmą mapę powiatu Warszawa-Zachód, no to będą mieli dość dobrze wytyczoną granicę powiatu warszawsko-zachodniego i to w jakiejś mierze pomoże nam w tych naszych wędrówkach historycznych, bo rzeczywiście chcielibyśmy mniej więcej do tego powiatu warszawsko-zachodniego się ograniczyć, ale oczywiście to nie wszystko. Jak Napoleon szedł na Moskwę, tak, z dalekiego Paryża, no przechodziły jego wojska między innymi tędy. Więc trudno zamknąć historię Ojczyzny Ożarów do samego tylko powiatu warszawsko-zachodniego i my też nie będziemy tego zamykać. Mówisz o małej ojczyźnie, o Heimacie, ale jeżeli w przypadku tradycji niemieckiej jest to zupełnie zrozumiałe, to w przypadku naszej polskiej historii wydaje się to trochę dziwne, ponieważ historia Niemiec jest w miarę stabilna. Natomiast Polska przez ostatnie 300 lat została dosłownie przeorana i przemieszczona kilkukrotnie ze swoich pierwotnego terenu Rzeczypospolitej na obszar, który wedle historyków pokrywa się mniej więcej z pierwszym państwem tak Polan. Odwieczne ziemie piastowskie, jak to w PRL-owskiej propagandzie dokładnie mówiono. Tak, ale to wiąże się także z tym, że wielu ludzi, wielu Polaków zostało ze swoich ojczyzn, tych, w których się narodzili, wyrwanych.
czy to z własnej woli zmienili miejsce zamieszkania w poszukiwaniu pracy, czy raczej wichry historii przerzuciły ich o często setki kilometrów. Więc powiedz mi, jaki jest sens dzisiaj, na początku XXI wieku, grzebać się w takiej historii, która nie zawsze do końca ma odzwierciedlenie w tym powiedzeniu, w tej definicji heimat, ojczyzna, mała ojczyzna. To jest bardzo dobre pytanie i właściwie to są dwa pytania. Po pierwsze, dlaczego w ogóle zajmować się historią, tak? Są politycy, liderzy społeczni, którzy wręcz ukuli hasło. Najważniejsza jest gospodarka. Gruba kreska, nie oglądajmy się w przeszłość. Albo wybierzmy przyszłość. Wybierzmy przyszłość i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wystarczy trochę tylko drobnego zainteresowania dziejami politycznymi świata, by zorientować się, że historia, świadomość przeszłości, świadomość dziejów jest szalenie ważna i to z kilku powodów. Po pierwsze, na tym poziomie, nazwijmy najniższym, zwykłych ludzi, zwykłych zjadaczy chleba, świadomość przeszłości jest elementem spajającym wspólnotę. Podobnie jak na przykład religia, tak? Jeden z elementów, jakaby ta religia nie była, jest jeden z elementów spajających wspólnotę. I można na to spojrzeć też od strony okupantów. Proszę zwrócić uwagę, Państwo jak sięgną do historii, natychmiast się zorientują, że czy to zaborca, czy okupant, pierwszą rzeczą, jaką robił, czy w Polsce, czy w jakimkolwiek innym zajętym kraju, było co? Albo uniemożliwienie w ogóle nauczania historii, albo znaczne ograniczenie, ocenzurowanie tej historii. Dlaczego? No, zupełnie świadomie, ponieważ pojęcie wspólnej historii, świadomość historyczna, to jest czynnik, który zamienia bezkształtną masę ludzką w naród, tak? Czyli w pewną wspólnotę. I jeżeli dzisiaj słyszymy, że w ogóle nie ma się co historią zajmować, skupmy się na gospodarce, no to w najlepszym wypadku ludzie, którzy coś takiego mówią, mówią brednie. Są badania naukowe dobrze udokumentowane, z dobrą metodologią, które wprost pokazują, że sukces cywilizacyjny, rozumiany jako pewną harmonię, pewien rozwój, osiągnęły te wspólnoty narodowe, które potrafiły harmonijnie połączyć rozwój technologiczny z poszanowaniem, z ciągłością tradycji. Najlepszy przykład to jest Japonia. Tak? Każdy zna chyba produkty firm, nie wiem, Sony, Toyota, Mitsubishi, a to są wszystko stare rody samurajskie. Tak? Ich znaki to są dawne mon, czyli herby samurajów. I oni fantastycznie połączyli rozwój technologii właśnie z pamięcią o przodkach, o przeszłości, o tradycji. Więc nie dajmy się tutaj zbałamucić, historia jest szalenie ważna. No jest drugi aspekt, który poruszyłeś w swoim pytaniu, Rafale, czyli to przemieszanie ludności, które miało miejsce w przeciągu ostatnich kilku pokoleń, to szczególnie II wojna światowa się wyjątkowo przysłużyła temu. Faktycznie po II wojnie światowej jeszcze komuniści byli żywotnie zainteresowani porozrywaniem wszelkich więzi, wszelkich tradycyjnych powiązań, tradycyjnych wspólnot, małych wspólnot. No, nie bez przyczyny, bo mogli dzięki temu tworzyć nowego sowieckiego człowieka, tak, z takiej zatomizowanej plazmy. I rzeczywiście wiele tych dawnych małych ojczyzn się porozpadało albo jest na krawędzi rozpadu. Ale to nie znaczy, że one się porozpadały bezpowrotnie. To nie znaczy, że nie da się ich w jakiś sposób wskrzesić. No tutaj na szczęście Mazowsze jest w sytuacji korzystniejszej niż Wileńszczyzna, powiedzmy. I ojczyzna Ożarów, mimo że no, wojny, pożogi wojenne nie oszczędzały jej w ciągu ostatnich 100 lat, to dalej jest w sytuacji korzystniejszej. Co więcej, o czym się przekonujemy w ciągu ostatnich 20 lat, tak zwanej wolności, tak, w III Rzeczpospolitej, wiele zjawisk wskazuje na to, że ludzie bardzo często w sposób całkowicie oddolny, taką inicjatywą obywatelską, są w stanie te dawne więzi, i to właśnie na poziomie lokalnym, małych ojczyzn, ponownie ze sobą łączyć.
różne rekonstrukcje historyczne, o których zresztą będziemy, myślę, nieraz mówić w naszym programie, przywoływanie jakichś lokalnych bohaterów związanych z lokalnymi miejscami. To wskazuje o tym, jak ważne jest dla ludzi, jak ważna jest ta świadomość o przeszłości tego miejsca, tej naszej małej ojczyzny. Tutaj kluczowe słowo padło. Ludzie. Bo to ludzie tworzą historię. Więc oprócz nas, którzy chcemy Państwu historię ojczyzny Ożarów przybliżyć i opowiedzieć, będziemy poszukiwać także pośród Państwa tych ludzi, którzy tą historię znają lepiej od nas, którzy pamiętają różne ciekawe, często dramatyczne wydarzenia z historii tej małej ojczyzny, którą nazwaliśmy Ojczyzną Ożarów. Historii ludzi, którzy tutaj w dramatycznych sytuacjach... Albo i radosnych. Albo wie. Radosnych brali udział. No, pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, w tym roku 2014 obchodzimy 70. rocznicę Powstania Warszawskiego, a to właśnie tutaj w Ożarowie został podpisany akt kapitulacji. Ja myślę, że oddzielny program poświęcimy temu konkretnie wydarzeniu. Ludzie to jeden z podstawowych kierunków naszych poszukiwań. A oczywiście to, co powiedziałeś, czyli ci żywi świadkowie historii, na pewno będziemy starali się do nich docierać. Tutaj no, podpisuję się pod Twoim apelem, Rafale, do Państwa, żebyście się Państwo z nami kontaktowali, ponieważ no, ci świadkowie mają to do siebie, że odchodzą. Tak? Co dzień jest ich mniej. No i oczywiście będziemy także starali się docierać w naszych wyprawach historycznych do tych już śladów w tym momencie po ludziach, których nie ma, ale którzy zapisali się dla Ożarowa. To są wspomnienia, to są fotografie, to są cmentarze, bardzo licznie rozsiane po całej ziemi tutaj ożarowskiej. Bo każdy z takich śladów po ludziach, no to jest jakiś fragment, jakiś kawałek mozaiki, która jest opowieścią o przeszłości, o naszych dziejach. Ludzie tworzą dobra kultury, które są znakami w naszej historii, pewnymi kamieniami milowymi, i takimi znakami historii są także zabytki, które pozostały w regionie Ojczyzny Ożarów. Nimi także będziemy się zajmować, zwiedzać, odwiedzać, wyszukiwać, rozmawiać z Państwem na ich temat. No, starać się przybliżać to w ogóle. Tutaj powiedzmy taki apel do Państwa, abyście współtworzyli z nami ten program, bo także Wy jesteście tutaj jego współtwórcami. Bez Was nie stworzymy go tak pełnego i prawdziwego, jaki może być dzięki Wam. Dlatego prosimy o kontakt z naszym programem przez stronę telewizji Misericordia i pozostawić dla nas wiadomość. My na pewno z Państwem się skontaktujemy. Wracając do tego, co powiedziałeś, zabytki, tak, architektury. Wielu osobom to się kojarzy natychmiast, prawda, Koloseum, piramidy, jakieś wielkie rzeczy. Proszę Państwa, niekoniecznie, nie. Na równinie Błońskiej, która zajmuje znaczną część Ojczyzny Ożarów, no trudno dopatrzeć się Koloseum, ale to wcale nie musi być coś takiego. Interesują nas wszelkie ślady materialne ludzkiej aktywności, bo taką właśnie mamy historię. To nie jest historia Rzymu z Forum Romanum, tylko to jest historia Mazowsza. I każdy stary kościół, każda stara kapliczka, każda stara karczma może być takim drogowskazem w tej wędrówce historycznej. Czyli chodzi nam także o po prostu miejsca, które często mijamy, nie wiedząc nawet, że jakiś czas temu coś ważnego tutaj się wydarzyło. No tu szczególnie Puszcza Kampinoska jest bogata w takie miejsca, ale to nie jest jedyny obszar naznaczony takimi właśnie wspomnieniami z przeszłości. W ogóle jak się stanie na
dachu sanktuarium księży Palotynów i potoczy wzrokiem dookoła, no to właśnie widać tą symboliczną granicę ojczyzny Ożarów. Historia to także folklor miejsca, w którym się znajdujemy. Więc tutaj też będziemy sięgać nie tylko do strojów i takich materialnych przykładów tegoż folkloru, ale także do muzyki, może jakiejś bardzo lokalnej literatury, twórczości. Tutaj no i znowu ludzie, znowu pojawiają się znowu ludzie, wracamy tak. do ludzi. Wiemy, że wiele osób zbiera pamiątki, interesuje się, pasjonuje się regionem, w którym żyje. Szczególnie do tych państwa zwracamy się z apelem o kontakt. Jeszcze raz. Natomiast razem, wspólnie opracowujemy scenariusze naszych programów, szukamy miejsc i pracujemy nad tym, aby jak najlepiej przedstawić Państwu historię Ożarów. Jesteśmy głównymi autorami. Oczywiście program nie powstałby tylko z nas dwóch. Wspomagają nas i będą nas wspomagać w różny sposób różni ludzie. I Państwo tak na dobrą sprawę też mogą się w to włączyć. Tutaj liczymy na wsparcie, na współpracę ze strony zarówno archeologów, jak i eksploratorów, czyli ludzi, którzy zajmują się poszukiwaniem różnych przedmiotów, wytworów kultury materialnej, niekoniecznie poszukiwaniem na strychach starych. Chociaż też. Ale przede wszystkim w ziemi, w bagnach, w piaskach mazowieckich, a trzeba przyznać, że powiat Warszawa-Zachód no jest dość atrakcyjnym obszarem. I dla archeologów, i dla eksploratorów. No może niekoniecznie aż tak dobrze zachowane przedmioty się znajduje tutaj w piachach, ale można. Można znaleźć sporo pamiątek po przeszłości, a każda taka pamiątka to jest jakaś historia. Przedstawmy jeszcze Państwu, jakie tematy będą mogli obejrzeć w najbliższych programach Ojczyzny Ożarów. No mamy wrzesień. Wrzesień dla Polaków niebezpieczna pora, zresztą która jest bezpieczna, no, ale rzeczywiście sporo wydarzeń związanych, no cóż, przede wszystkim z II wojną światową. Z wojną obronną. Z wojną obronną, to jest pierwsza rzecz, a dużo się tu działo, no niestety dramatycznych rzeczy wokół Ożarowa, na północ od Ożarowa. Bitwa nad Bzurą, największa bitwa 1939 roku, to jest rejon Sochaczewa i bezpośrednio po bitwie te oddziały, które różnymi drogami przez Puszczę Kampinoską, na południe od Puszczy, próbują się dostać do Warszawy, wciąż walcząc. To są wojska pancerne, to jest bardzo ciekawa formacja, jaką jest pociąg pancerny. To są także rzadkie, ale jednak przebłyski chwały polskiego oręża. W samym Ożarowie miało miejsce historyczne podpisanie kapitulacji Powstania Warszawskiego, także no nie sposób, mówiąc o ojczyźnie Ożarów, nie wspomnieć o tym wydarzeniu ważnym i dla ojczyzny Ożarów, i dla całej Polski, i dla Warszawy. A samo nurkowanie w historii, samo badanie, zanurzanie się w historii jest również po prostu bardzo przyjemnie, mówiąc kolokwialnie, fajne, po prostu fajne. I do tej wspólnej, fajnej czy tej fajnego spotkania i tworzenia naszych programów zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Żegnają się Rafał Karpiński i Marcin Bąk.